W dzisiejszym odcinku jako pierwsi w Polsce przetestujemy i odblokujemy wszystkie 15 nowych skinów, które zostaną dodane do gry. Zagramy w nowy tryb, który zostanie dodany do gry i nazywa się Pasterz Młodych oraz omówimy nowy system odblokowywania skinów za bilety. Ale na początku ogłośmy wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta oto osoba zgarnia 100 zł PSC, ponieważ miała aktywny kod Farel w sklepie. Gratuluję, odezwij się na mój e-mail, a ja ci podeślę kodzik, a wy też nie zapomnijcie wpisywać kodu Farel do sklepu, zanim kupicie cokolwiek grze Squad Busters. A może następnym razem to właśnie ty zgarniesz stówkę? W nowym sezonie na pewno każdy z nas zgarnie nowe przebranie za bilety. Jak widzicie, w sklepie mamy koło monet teraz ikonkę bilecików. Za bilety stylu można kupować przebrania i inne przedmioty kosmetyczne. Więcej biletów otrzymasz za postępy w ramach innych ofert. Jak widzimy, przedmioty kosmetyczne odświeżą się za 13 godzin. Ja teraz sobie za golda odświeżę i zobaczcie, nowe przebranie. Byk. Przecież to jest jeleń. Dlaczego ona nazywa się byk? Komuś się tutaj pomyliło. No ale nieważne, jest jak jest. I będzie kosztowała 600 biletów. I teraz uwaga, moi drodzy, niespodzianka. Jeżeli udało wam się przejść wszystkie światy i wylądować na ostatnim świecie, czyli na świecie Liga Oddziałów, no to dostaniecie darmowe 600 biletów na pierwszego ulubionego skinka. Ja za chwileczkę odblokuję wszystkie skiny, a wy napiszcie w komentarzu, który ze skinów wam się najbardziej podoba. Oto, moi kochani, kozacki skin do Hog Ridera. Wieprzowy jeździec, upiorny szczeniak. Hog Rider teraz jeździ na takim fajnym wilku, upiornym. I ten skin będzie dostępny w karnecie już we wrześniu. Ja oceniam tego skina 10 na 10. Kolorystyka mi się mega podoba. No i oczywiście w dodatku jeszcze jeździ na piesku. A jak dobrze wiecie, ja jestem fanem piesków, więc 10 na 10. Kolejny skinek odblokowano. Grzybowy Dynamite. Spójrzcie, jak on wygląda. Dynamite teraz będzie rzucał grzybkami. Tylko powiedzcie mi, dlaczego on na awatarze ma zielono, czy to żółto-czarne oczy, a w rzeczywistości jego źrenice są czerwone? chyba się najadł grzybów. I właśnie to znaczy. Oceniam tego skinka, no tak, 6 na 10. Kolejnym skinem jest Król Royal Maestro, okej. Król Royal w takiej starej, oldschoolowej fryzurze. Wygląda jak jakiś, kurczę, sędzia na sali sądowej. Czy fajny jest ten skin? No, 3 na 10 i to góra. Uwaga, następnym skinem jest Bo Kyudo. I co mogę powiedzieć? Nie wiem, kto to jest Kyudo. I ten Bo tak czapeczkę ma fajną z tym orłem. No ale to nie jest jakiś urywający tyłek skin, że tak powiem. No, 2 na 10. Ale jak go odblokuję, no to i tak będę się cieszył. Ale 600 tiketów chyba na niego bym nie wydał. Kolejny skin. O proszę, Astro Penny. Ej, takiego skina nawet nie ma w Brawl Stars. Co ta Penny zwariowała? Tutaj ona na plecach ma jakiś plecaczek. Ale to jest plecaczek w kształcie jakiegoś odtwarzacza. Albo to wygląda jak pompa ciepła. Albo jakiś magnetowid, nie wiem co to jest. W ręku ma taki fajny laserowy pistolecik. No i na głowie ma kask astronauty. No dobra, ten skinek już jest ciekawy. I ja mu daję 7 na 10. Tego skinka będę chciał na pewno odblokować. O i proszę bardzo, widzowie, Nita! Tanuki Nita, taka sama Nita jak w Brawl Stars, tylko że teraz w Squad Busters wygląda przekozacko. Na głowie ma czapkę Shopa Pracza, to jest Shop Pracz? Tak, to jest Shop Pracz, ale jej niedźwiedź to nie jest Shop Pracz, czy to jest Shop Pracz? Nie mogę go obrócić. Wygląda kozacko, taką Nitę będę chciał na pewno odblokować. 10 na 10! Bo to moja ulubiona postać. Ohoho! Uliczny handlarz! O Boże, widzowie, co ma w tym plecaku karimatę? Jak sobie brwi nastroszył i ta głupia czapeczka na tym łysym łbie. No dobra, no co mogę powiedzieć? Skinek taki 5 na 10. Nic przebojowego. Lecimy dalej. Mortis! Zamaskowany Baron Mortis. No dobra. Fajna różdżka z takim diamentem. Tutaj, no już ten skinek wygląda złowrogo. Fajny biały garniturek. No i tutaj dajemy dziewiąteczkę. Mega dobry skinek. Proszę bardzo. Przyszłość retro? Retro future? To jest skin oczywiście do Colta. Szkoda, że te okulary nie są bardziej przezroczyste, tak jak na grafice. Ma takie dwa fajne pistoleciki. Bez rękawniczek. No taki totalny luzak. 6 na 10. Kolejnym skinkiem jest Mavis Podpora Drużyny, ale dziwna nazwa. Fajną ma fryzurę, zobaczcie jakie długie, gęste, różowe włosy. Kapelutek, no i oczywiście maska, zamaskowana Mavis. To jest skin, którego muszę mieć. To jest must have, jak dla mnie, bo ja gram często Mavis, no i ten skinek mi mocno siada. I jeszcze jej awatar. Jest kozacko zanimowany. 10 na 10. Medyk, podpora drużyny. I medyk w takim zakutym hełmie, standardowo, czarna torebeczka.
z X-em na czole, no nie wiem, mi się źle kojarzy, wiecie? Mi się bardzo źle kojarzy, więc 1 na 10! Lecimy dalej. O, proszę bardzo! Nasza kochana Bi. Bi, pyk. I wokół niej lata taka pszczółka z rogami. Urocza. 10 na 10 oczywiście, no. Jakbyśmy mogli inaczej Bi ocenić. Kolejna postać to Astro Shadow Max! Jak ona wygląda kozacko? Co jest? Zobaczcie, nie widać w ogóle jej oczu. Cała czarna, tylko taka różowa szybka przed twarzą, czy to czerwona. No, 9 na 10, mi się podoba. Wow, 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 wow! Spooky handlarz! Co się dzieje? Czy wy widzicie jego oczy? I jego wąsa? On tu serio jest nawiedzony. No jestem mega ciekawy, jakie klejnoty będzie nam wyrzucał. Czy też nawiedzone? Oto jest pytanie. Uuuu, no dobra widzowie, jak to jest Battle Healer, no to jest piekielnie mocna, ponieważ Battle Healer był zwykłym aniołkiem, a teraz mamy demona. I od razu tutaj, bezapelacyjnie, daje 10 na 10. Mocna postać. Najgorsze jest to, że będziemy musieli się nauczyć wszystkich nowych skinów, żeby wiedzieć, co to jest za postać. Dlatego też powstał ten odcinek, więc zostaw łapkę w górę za to. Leon też dostanie nowego skina, który nazywa się Froggy. Jest to żabka Leon. Leon w takiej za dużej bluzie? I co, on będzie tak skakał jak żabka? Mega śmieszny skin, ale oczywiście z racji tego, że to jest Leon, no to daję mu 9. Tank również otrzyma nowego skina i ten skin będzie dostępny w karnecie w sierpniu, czyli za kilka dni. Więc będziecie mogli odblokować sobie tego skinka, kupując karnet zadymiarski czy tam bojowy. Nie pamiętam, jak się nazywa karnet w tej grze, ale wy za to pamiętajcie, żeby użyć kodu FARL, zanim cokolwiek kupicie. Ja tego skinka oceniam oczywiście 10 na 10. No to teraz zagrajmy sobie meczyk. Kotłownia, czyli nowa mapa, tanie skrzynie oraz nowy bonus, pasterz młodych. Ten tryb polega na tym, że musimy łapać kurczaki. Im więcej kurczaków w drużynie, tym mamy więcej klejnotów przypisanych do naszego konta. Zobaczcie, taki kurczak jest warty 20 klejnotów, dostaje teraz strzała kolejnego, boom! I on za mną biega i do naszego konta jest przypisane 20 klejnotów. Tylko najgorsze jest to, że ktoś albo coś może mi tego kurczaka zabić i wtedy mój wynik spada. Dobra, szybko, szybko, szybko. Kurczaki też mogą się spalić na lawie, więc jest przypał. Weźmy sobie teraz handlarza. Wow, jaki złowrogi dźwięk, kiedy on się pojawia. Dobra. Holcik do tego zestawu. Wszystkie postacie, którymi będę grał w tej drużynie, mają nowe skiny, więc możecie popatrzeć, jak one wyglądają na polu bitwy. Dobra, szybka, tutaj rozwałka, ciach, ciach, ciach. Weźmy sobie teraz tanka. A co? I lecimy po co? Po czołga w kształcie hamburgera. Dobra, Colt kolejny. Leczonko, tu uciekamy. Wow, wow, baby dragon. Pokonajmy to wszystko tutaj, cyk, cyk. Wow, wow, nie pal mi kurczaków. Kolejny Colt. Spylamy niżej. Spylamy niżej, co tutaj się dzieje? Kolejny handlarz. Bomba na chłopa. Dostał. Dojazd, 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 dojazd. O, ma Dynamajka, muszę uciekać, muszę uciekać. Zabili mi kurczaki, już nie mam żadnych klejnotów, najgorzej. Dobra, handlarz na kolejną fuzję. A teraz podnosimy tak. Bi, niech będzie, lecimy po kolejną skrzynię. No biegnij! Biegnij, 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 po kolejną skrzynkę. Odświeżamy, odświeżamy. Colt, niech będzie. Szał, odpalamy i wyjaśniamy tutaj szybciutko ekipę. Jedną i drugą. Colt kolejny, bo się przyda. Bomba na miniony. Ale tu jest dużo tych mobów. Cofamy się, szybko. Kolejny Colt. Dobra. Odświeżamy. Kolcik. Gdzie są kolejne postacie? Same Colty mi tylko dobiera, najgorzej. Lecimy po kolejną skrzynię. Jest i Hog Rider w końcu. Wow, 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 goście, odejdź ode mnie. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Całą drużyną, kolejna skrzynia, dobra. Leon! I to mi się podoba, niewidzialność. I spadamy. Po kolejną skrzynkę, na środek najlepiej. Dawajcie kurczaki za mną. Dobra, kolejny kurczak zwerbowany, kolejny. No i jestem na pierwszym miejscu, zobaczcie jaka ciuchcia kurczaków za mną. Dobra, kolejny tank. Dobra, bomba, 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 gdzie jest jakiś czołg? Jest! Czołg w kształcie hamburgera. Śmiesznie to wygląda, no ale niech będzie. Jest jak jest. Dobra, kolejna skrzynka, biorę. Do tego Nita. A jak? Do tego co? Następne? Medyk! Pięknie! Jest i hamburger góry. Widzowie, bierzemy hamburgera kolejnego. No gdzie jest czołg? Gdzie jest czołgistka? Bierz tego hamburgera! A, nie mam czołgistki w zestawie? No to nieźle, dobra, Battle Healer jeszcze. Max? Battle Healer? Battle Healer, dobra, jest już cały zespół. Bomba, bomba, bomba i wyjaśniamy typa. Leży. Leży, 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 porobiony. Dobra, kurczaki moje, chodźcie kurczaczki, zbieramy. Robimy jak największą
Ciuchcie z kurczaczków! Let's go! Wow! Tu będzie klepa ostra, kurczaki uprzejmujemy! Szybko, 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 szybko! Najlepiej mieć jakąś bombę, żeby na te kurczaki zrzucić i to wtedy wszystko się przejmie! Niewidzialność, niewidzialność! Czy mój cały skład zniknie? Uciekamy, uciekamy, kurczaki! Meteoryty jeszcze spadają! Co tutaj się dzieje? Co to jest za tryb? Dobra, 840 klejnotów mam! Zobaczcie, ile kurczaków za mną! Chodźcie! Wszystkie! Jaka ciuchcia kurczaków! Coś pięknego! Mega kozacki tryb! Aktualizacja do gry wejdzie już jutro, więc oczekujcie, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Nie zapomnijcie wpisywać kodu FAREL przed zakupem czegokolwiek w grze Squad Busters. Was to nic nie kosztuje, a mi sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. Napiszcie w komentarzu, który ze skinów wam się najbardziej podobał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!